Dominik szuka żony 8. Kamila nie znalazła w programie partnera, bo nawet nie szukała miłości? Były uczestnik programu zdradza szczegóły finału i całego show. Rolnik szuka żony 8 to obecnie jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych przez polskich widzów. Można odnieść wrażenie, że rolnik z edycji na edycję zyskuje coraz większą widownię, co też widać po ilości zgłoszeń do show. 8. edycję rolnika pod tym względem rozbiła piękna Kamila, do której ustawiła się prawdziwa kolejka chętnych. Teraz okazuje się, że specjalistka od pieczarek prawdopodobnie nie znalazła miłości w programie. Kamila nie znalazła w rolnik szuka żony partnera, bo nawet nie szukała miłości? Kamila to najpopularniejsza rolniczka w całej historii programu Rolnik szuka żony. Piękna rolniczka pobiła rekord listów, napisało do niej ponad 500 mężczyzn, a także, jak się później okazało, przynajmniej jedna kobieta. Czegoś takiego w programie prowadzonym przez Martę Manowską jeszcze nie było. Obecność Kamili w składzie Rolnik szuka żony 8 od początku wywołuje kontrowersje. Część widzów nie wierzy, że atrakcyjna 28-latka nie może znaleźć męża poza programem telewizyjnym. Są zdania, że blondynka postanowiła wylansować się za pomocą randkowego show TVP, a przy okazji wypromować biznes, którym zarządza. Po części oskarżenia te potwierdza jeden z byłych uczestników Rolnik szuka żony, Łukasz, który w drugiej edycji show starał się o względy Anny Michalskiej. Mężczyzna najpierw na jednej z internetowych grup pod żartobliwym i prowokacyjnym postem na temat Kamili napisał: Teraz Łukasz zabrał głos także na swoim oficjalnym fanpage, gdzie napisał: Łukasz sugeruje, że ani Kamila, ani jej kandydaci nie szukali w programie miłości i uczucia. Zdradził też, że miłość pojawiła się u innego rolnika. Myślicie, że ma rację, czy blefuje i sam szuka rozgłosu?